Radio Kraków. Radio Kraków. O ile na muzyce trochę się znam, na tyle na sprawach ekonomiczno-gospodarczych, to już potrzebny jest poważny autorytet. Rafał Złukowski, katedra gospodarki i administracji publicznej Uniwersyte Uniwersytetu Ekonomicznego. Dzień dobry Panie Rafale, witam. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Panie Rafale, o funduszach europejskich. Dzisiaj taka dwuczęściowe nasze spotkanie i, no i znowu o wpływie Europy na nas i tak samo o wpływie Stanów Zjednoczonych na to, co dzieje się w Europie i czytaj również mm -hmm. w, naszym, w naszym kraju. Tuż po wyborze Donalda Trumpa mieliśmy moment takiego rzeczywiście trochę wstrzymania oddechu gospodarczo ekonomicznego Rynki nie wiedziały, jak się... Jak się, jak się zachować? No, właśnie, kiedy opuścimy krainę zdrowych struktur? Stóp, stóp procentowych. Tak, no, no, rynki, rynki nie lubią niczego, czego nie, nie były w stanie przewidzieć, do czego nie były przygotowane, bo zawsze to trochę zaburza ich codzienne funkcjonowanie. Ale teraz widać, że ten nieoczekiwane zwycięstwo Trumpa w Stanach jednak zostało odreagowane w inny sposób. Rynki jednak podchwyciły tę retorykę, widzą, że to może będzie jednak dobre rozwiązanie. I zaczynają dostrzegać to, co on proponuje, jako szansę na szybszy wzrost w Stanach. I o ile jest to istotne dla Stanów, to dla nas ma to trochę inny wydźwięk, bowiem te pieniądze, które wcześniej przy właśnie przy bardzo niskich, prawie że zerowych stopach procentowych w Stanach, i w tych najbardziej rozwiniętych krajach na świecie, były lokowane w tych krajach, takich jak Polska, gdzie stopy jednak są wyższe, gdzie po prostu można było najwięcej zarobić zaczynają od nas powoli odpływać. Jeśli okaże się, że biznes faktycznie stwierdzi, że w Stanach teraz jest dobry moment na to, żeby na tych pieniądzach zarabiać, to mamy do czynienia z sytuacją, kiedy rzeczywiście możemy mieć duże zawirowania walutowe. Co każdy z nas będzie mógł odczuć, chociażby poprzez to, że niektóre towary, zwłaszcza te, które są do Polski importowane czy wytwarzane w innych krajach, mogą być po prostu droższe. Eee, I rzeczy typu elektronika, możemy to odczuć eee, dość szybko. To są zapowiedzi Trumpa, że będą ceny zaporowe na towary właśnie azjatyckie. Tak, to, to, mówiąc, to są, wiem, że to jest w Chiny. To są, to są kolejne, kolejne elementy, bo jakby przearanżowanie mm. architekt, dotychczasowej architektury tego handlu światowego też może odbić się e, na cenach. No i kolejna rzecz to są znowu stopy procentowe. <laughs> Jesteśmy co prawda zupełnie innym rynkiem niż Stany Zjednoczone, ale to są wszystko znacznie powiązane. Jeśli w Stanach wzrost będzie przyspieszał i Rezerwa Federalna stwierdzi, że te stopy są na za, za niskim poziomie, a teraz już tak większość analityków twierdzi, i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że niedługo one pójdą do góry, no to automatycznie na całym świecie te stopy stopniowo-stopniowo będą podnoszone. I również te wyższe stopy będą powodowały, że również ten kapitał będzie z takich rynków jak Polska odpływał. Ale tutaj nie chodzi tylko o to, że, że, że Polska jest na, na cenzurowaniu, tylko wszystkie kraje, które są uznawane jako te niżej rozwinięte niż Stany Zjednoczone, niż te największe gospodarki na świecie, z nich po prostu kapitał się będzie wycofywał. Tutaj jest większe ryzyko niż w Stanach, a tam są takie same stopy za chwilę będą, czy, czy porównywalnie do naszych, więc łatwiej będzie zarobić tam przy mniejszym ryzyku. Więc musimy się przygotować na to, że ten Trump w roli prezydenta. Jednak odegra trochę inną rolę niż do tej pory oczekiwaliśmy. Niepewność przerodziła się, może jeszcze nie w zachwyt, ale w pewne e, okazje do zrobienia biznesu i być może tak to będzie wyglądało. To teraz jeszcze nasze europejskie podwórko o stary kontynent, fundusze europejskie, no, czy i kiedy ruszą pełną Tak, parą. Wracamy, wracamy z Atlantyku. E, do tej pory e, wiele mówiło się o tym, że ta nowa nowa odsłona funduszy europejskich cały czas jest taka przytłumiona, przygaszona i że te pieniądze nie są wydatkowane. E, ale widać, że stopniowo są uruchamiane coraz to nowe projekty, coraz to nowe konkursy. Co więcej, nastąpiła duża zmiana, jeśli chodzi o sposób wydatkowania tych środków o instrumenty, które są oferowane. O ile w poprzednich okresach to czego tak naprawdę wszyscy byliśmy trochę przyzwyczajeni. Mieliśmy do czynienia z grantami, z dotacjami, czyli mówiąc prosto, trochę z dawaniem pieniędzy na jakiś konkretny cel, na jakiś konkretny projekt. O tyle teraz e, ideologia związana z wydawaniem tych środków ma się trochę zmieniać. To znaczy, mają być to środki, które oczywiście za, za silą pewne cele z góry zdefiniowane, ale będzie to na zasadach zwrotnych, albo przynajmniej częściowo zwrotnych. I tutaj niektóre województwa w Polsce już teraz podpisują bardzo duże umowy na programy pożyczek i poręczeń właśnie z, właśnie z pieniędzy unijnych, czyli instrumentów, które mają być tanie, mają być łatwiej dostępne, np. kredyty bankowe, ale jednak mają być zwrotne. Czyli instrumenty, które zostaną obrócone kilka razy. W ten sposób rząd i również i cała, cała wspólnota europejska chce te pieniądze wykorzystywać dłużej. I na pewno musimy mieć tego świadomość. I musimy również pamiętać o tym, że trochę ta konfiguracja się też zmienia, o ile wcześniej być może część z, z naszych słuchaczy korzystała z jakichś darmowych szkoleń, z darmowych kursów, z dofinansowania studiów podyplomowych. O, teraz, o, o tyle teraz Ministerstwo Rozwoju na przykład będzie ogłoszało konkurs, który ma pilotażowo sprawdzić stworzenie w Polsce systemu e, finansowania właśnie takiej dalszej edukacji, ale na zasadach zwrotnych. To znaczy w ramach takiego projektu można pożyczyć pieniądze na studia, ale trzeba je oddać. Zerowym oprocentowaniem, ale jednak oddać. Być może przy spełnieniu jakichś warunków, na przykład część tych pieniędzy zostanie umorzona, więc. Wszystko to pokazuje, że chodzi o dostrzeżenie pewnego ekonomicznego aspektu, który w tym wszystkim ma być i również jeśli chodzi o organizacje pozarządowe. Tutaj jest kładziony coraz większy nacisk na to, aby to było działanie ekonomicznie uzasadnione. Również w Małopolsce już działają projekty takie jak na przykład Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, gdzie można skorzystać z doradztwa, można skorzystać ze szkoleń, ale po to, aby te organizacje... Były w stanie samodzielnie później działać. I do takich, do takich projektów już można, można się rekrutować, organizacje mogą się zgłaszać, więc to wszystko jakby wystartowało. Więc wydaje mi się, że jesteśmy w przededniu takiej dużej fali wydatkowania środków. Może to jeszcze nie będzie ten rok, ale na pewno to będzie pierwszy kwartał przyszłego roku. Wobec tego proszę się na to nastawić. już teraz do myślenia nadawał Rafał Słukowski z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego. Panie Rafale, bardzo dziękuję za wystąpienie. Dziękuję również.